Jarek Hampel w Lublinie. Kto by się z was spodziewał? Bo ja nie, to znaczy nie spodziewałem się, że w Lublinie, ale spodziewałem się, że mało odejdzie z Leszna. Inauguracja PG Ekstraligi już w piątek z Jarkiem Hampelem w Lublinie. Inauguracja PG Ekstraligi. Cóż za inauguracja? Kompletna niewiadoma, bowiem bez sparingów, to po pierwsze, zawsze po sparingach coś wiedzieliśmy, co te sparingi dają. Nie wiemy, jak to wpłynie na poszczególnych zawodników i kluby i drużyny. Nie wiemy, jak wpłynie przedłużająca się przerwa o 3 miesiące sezonu, w ogóle wjazd sezonem żużlowym. W końcu nie wiemy, jak na kogo wpłynie jazda bez publiczności. Na trybunach mecze z gołymi trybunami, bez tego zewnętrznego, dodatkowego bodźca, o którym zresztą ostatnio w telewizorni mówił nasz wybitny piłkarz Robert Lewandowski, a więc Hampel w Lublinie. Tego się nie spodziewałem, że w Motorze, chociaż co w tym dziwnego, najbogatszy chyba klub w Polsce, ale już rok temu w trakcie meczów finałowych z Wrocławiem na Twitterze po jednym z słabszych biegów Hampela napisałem, że tym meczem Hampel żegna się z leszczyńskimi Bykami. O, wtedy środowisko leszczyńskie, niedoczekanie twoje, bo przecież Dworakowski z Ruszyckim zapowiedzieli, że zwycięskiego składu się nie zmienia. I co, chłopaki, jedziemy za rok tym samym składem? O, a jednak, jeszcze na początku marca w innej przestrzeni żużlowej publicystyki mówiłem, że właśnie sparingi zadecydują, forma w tych sparingach zadecyduje, kto z dwójki Brady Kertz czy Jarek Hampel, który z tej dwójki zostanie w Unii, a który z nich odejdzie. Sparingów nie było, a więc inne okoliczności na sucho, na papierze musiały zadecydować, kto zostaje w mistrzowskiej Unii. Okoliczności są proste. Jarek Hampel jest droższym zawodnikiem, Brady Kertz tańszym. Unia odczuła dość boleśnie pod względem finansowym koronawirusa. Motor Lublin absolutnie nie, bowiem w Lublinie dobre publiczne pieniążki, w Lesznie w większym stopniu to wszystko się opiera na prywatnym sektorze, który właśnie tenże jak najbardziej odczuł skutki koronawirusa. Brady Kertz jest młodszym zawodnikiem, Jarek Hampel starszym, więc jest na czym budować przyszłość. 3. Wcale tak nie jest w tym przypadku, że zawodnik zagraniczny w porównaniu z polskim Hampelem jest w jakiejś perspektywie dalej od klubu, ma gorsze więzi. Tak w tym przypadku nie jest, a chyba wręcz przeciwnie, bowiem Brady Kertz to jeden z australijskich synów Piotra Rusieckiego, prezesa Unii Leszna, a Jarek Hampel, cóż, to taki trochę najemnik, jeden z najlepszych polskich najemników w polskiej lidze, w historii tejże ligi, bowiem przypomnijmy, że zanim zdobył żużlowe ostrogi Jarek Hampel w trakcie sezonu 1999, to niejako już zmienił barwy klubowe, bo przymierzany do Leszczyńskiej Unii naturalną drogą, bo tam rozwijał swoje umiejętności w tym obszarze, na tej leszczyńskiej ziemi, na minitorze w Pawłowicach. On nagle wyfrunął do mocarnej, wtedy zarządzanej przez prominentnego polityka SLD Wiesława Wilczyńskiego, pilskiej Polonii. Więc już na samym starcie niejako troszeczkę zrobił psikusa leszczyńskiej Unii Jarek Hampel, bo się zmieniał kluby. Leszno z powrotem, Wrocław, Zielona Góra. Dla niego nieco ten chleb powszedni. Więc te okoliczności to jedna sprawa wewnątrz Unii Leszno. 2. Motor Lublin wielu krytykuje. Dlaczego? Skąd pomysł, że Jarka Hampela Jakub Kępa ściągnął? A dlaczego nie? Co ryzykuje? Przede wszystkim to jest polski zawodnik, więc w dalszym ciągu ma możliwość tutaj strategii mieszania tym składem. Na początku marca w ocenie skład poszczególnych drużyn w tej żużlowej publicystyce, o której wspomniałem, mówiłem w kontekście Motoru Lublin, że Matej Zagar, nowy nabytek lubelskich Koziołków, to zawodnik, styl jego jazdy zupełnie nie odpowiada charakterystyce toru w Lublinie. Że te dwie rzeczy nie do końca do siebie pasują, są kompatybilne, czyli Matej Zagar i tor przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Tak nie jest, a wręcz odwrotnie, na odwrotnym biegunie z Jarkiem Hampelem, styl jazdy oparty na szybkich startach, dojeździe do pierwszego łuku, odpowiedzialnej takiej zdyscyplinowanej jeździe Jarka Hampela, lubelski tor zupełnie bardzo odpowiada moim zdaniem. Widocznie Kuba Kępa musiał te moje wynurzenia o Zagarze na lubelskim torze słuchać i zdecydował się na Hampela. Czemu nie? Bo trzeba pamiętać, że w
takich ruchach nie tylko wzmacniamy własną siłę ognia, ale przede wszystkim osłabiamy rywala, w tym przypadku jakiego? Leszyńską Unię, o której mówimy od dobrych co najmniej dwóch sezonów, że kto jest w stanie pokonać tego smoka, tego giganta, tego smoka wielogłowego, że zetniemy jedną hydrę, urośnie druga, odrośnie druga i ten smok jest nie do pokonania. A więc lubelski motor nieco osłabił siłę ognia Leśnieńskiej Unii, możliwości manewrów w trakcie sezonu, roszad w trakcie meczu, to był ogromny komfort Piotra Barona, dalej jest ogromnego kalibru, ale no jednak Jarek Hampel, pierwsze doniesienia, że Hampel świetnie się czuje na lubelskim torze. Zobaczymy, nie krytykowałbym tego ruchu. Nic Kępa nie ryzykuje. Na pewno wstawi Hampela na pierwszy mecz. Jestem o tym święcie przekonany, bo nie po to go wstawiał. Myślę, że nawet była taka umowa. Jak Hampel wypali, jest tylko wartość dodana. Reszta się ułoży. Myślę, że się reszta ułoży. Nie ma pewności w stosunku do miesiąca Jamroga, czy będą powtarzać się zeszłe sezony. Czas pokaże. Nie krytykowałbym tego ruchu. Wręcz przeciwnie. Są pieniądze, bo w Lublinie są pieniądze. Sektor publiczny tak tego nie odczuł, więc trzeba się bawić. Muzyka w Lublinie gra, tylko publiczności na trybunach brakuje. To jest inna jeszczość. Brakuje oczywiście na skutek koronawirusa. To jest drugi temat, który chciałem poruszyć dzisiaj. Sprawy teraźniejsze, nie tylko przeszłością. Człowiek żyje, chce w swoim programie, ja mam zawsze rację, poruszać i tematy z przeszłości, jak i teraźniejsze. Wiem, że te teraźniejsze o wiele bardziej lubicie. W tym drugim temacie chciałem pokrótce powiedzieć, skoncentrować się, co nam dał koronawirus. On jeszcze nie minął. Mówi się dużo o nawrotach. Oby nie. Ale Ekstraliga rusza, więc skoro rusza, możemy podsumować przynajmniej ten etap od początku marca do połowy czerwca, co nam w światku żużlowym przyniosło zjawisko, niestety globalne, ogólnoświatowe, koronawirusa, a to, że żużlowcy lubią płakać, lubią narzekać, jak i kluby, że jeszcze koronawirus się nie rozwinął, sezon nie wystartował, kilka tygodni problemów z normalnym funkcjonowaniem, a tu już słyszeliśmy o upadkach klubów, o bankructwie teamów żużlowych, że trzeba zaciągać kredyty. W wyniku tego powstała dyskusja o oszczędzaniu. Ja wszelkie tego typu pojawiające się narzekactwa w mediach bardzo szybko, mówiąc tak kolokwialnie, popularnie, petowałem w kontekście i prezesów klubów, i zawodników, ich menedżerów. Myślę, że to odniosło skutek, bowiem później się to nie pojawiały się takie głosy, a wskutek takich tych głosów pojawiła się dyskusja o oszczędzaniu. Tak, trzeba oszczędzać i teamy zawodników i kluby, bo w przypadku jednych i drugich mówi się, że to są organizacje działające na zasadzie przedsiębiorstwa, o tradycyjne, twarde mechanizmy rynkowe, finansowe, więc skoro tak, to tak trzeba działać, a jeśli tak, to w każdym przedsiębiorstwie, jeśli mamy budżet X, to sobie rozkładamy, że 80 czy 70% idzie na inwestycje, tyle idzie na zapłaty dla pracowników, tyle na reklamę, tyle na marketing i tak powinno być w przypadku klubów. Nieważne jaką mam kwotę, jaki mam budżet, jaka ona by nie była, to maksymalnie zakładamy na przykład, że 70% wydajemy na zawodników, bowiem padają w tej dyskusji głosy, że jak to, jeśli klub ma 10 milionów, to dlaczego ma wydać tylko 7 na zawodników, a nie 8, ma mieć gorszy skład i spaść do drugiej ligi? Tak. No tak. Nie ma innej rady. Tak samo w firmie. To jak mam więcej pieniędzy, to nie mam zainwestować w coś tam, w produkty lepsze, a tu mi za chwilę z tyłu zabraknie na ZUS na przykład i tak dalej, i tak dalej. No tak, trzeba to działać. Temat jest krótki, nie ma co dalej dyskutować i rozszerzać tego tematu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Oczywiście wokół pieniędzy, co nam koronawirus pokazał, że koronawirus obnażył nam mit o tym, że przynajmniej w polskim żużlu, przynajmniej w tym ekstraligowym, pieniądze są podnoszone z toru, są zarabiane wskutek zdobywania punktów, że nie ma ryczałtów, bo te ryczałty są, jak się okazuje. Podniosło się ogromne alarmy w dobie koronawirusa, który wybuchł właśnie na początku sezonu, kiedy to wszystko stanęło. Zamroził się cały
system działania klubów oparty między innymi na publicznych pieniądzach. Te przerwy zostały wstrzymane, bo nie wiadomo co będzie dalej i tak dalej, i tak dalej. Pojawił się Laru, podniosły się głosy rozpaczy od zawodników, od ich teamów, bowiem te środki nie zostały przelane przed sezonem, czyli ten ryczałt, więc te ściemy sobie odstawmy na bok, że zawodnicy zarabiają w oparciu o wielką punktówkę, bo tak nie jest. Więc skoro mamy i tak ten ryczałt, to ja już nie w dobie tych ostatnich miesięcy, ale i przez lata tłumaczę, że powinniśmy system wynagradzania zawodników oprzeć na zasadach niejako umowy o pracę, czyli stabilnej z miesiąca na miesiąc i pewnej. Bo obecnie to jest wszystko postawione na głowie. Zawodnik de facto i tak dostaje pieniądze przed pracą, dostają z góry te pieniądze tylko najlepsi, a ci słabsi muszą to udowodnić. Ci słabsi to tak, ci muszą udowodnić swoją wartość na torze. W wyniku czego mamy tak, że ci najlepsi dostają ryczałt i to jeszcze z góry przed wykonaniem pracy, a ci słabsi początkujący mają system prowizyjny, tylko nie mają w co zainwestować. Oni mają system prowizyjny. I jakie tu mamy szanse? Bardzo niewielkie. Przepaść się rodzi, buduje. I w wyniku czego, wy to już dawno zauważyliście i to jest fakt, w wyniku czego żużlowcami najczęściej, nie dobrymi, tylko w ogóle żużlowcami, zostają chłopacy, którzy mają na początku swojej kariery w wieku nastoletnim zewnętrzne finansowanie. Czy to dwójka, dziadka, taty, znajomego sponsora, ale mają zastrzyk gotówki, zastrzyk pieniędzy z zewnątrz. Natomiast ten Jaśko muzykant, nawet jeśli obdarzony największym talentem, nie ma szans kupić najlepszych skrzypiec, które by pięknie rozbrzmiały, czyli tej szafy, czyli tego jednośladu. Natomiast w systemie płacowym z miesiąca na miesiąc, jeśli on nastolatek wie, że będzie miał w ciągu roku wypłacone na przykład 50 tysięcy, jest możliwość wzięcia kredytu. Kredytu, to jest bardzo ważne. Czy kredytu, czy w banku, czy w klubie. On wie, na czym stoi. On wie, ile zarobi przez poświęcenie się dla Speedwaya przez 12 miesięcy. To go zachęci w ogóle do uprawiania tego sportu. To sprawi, że będzie miał jakiekolwiek szanse rywalizowania na początku swojej kariery z tymi lepszymi. To spowoduje, że ten tort, ten budżet będzie bardziej proporcjonalnie podzielony, nie tylko na te gwiazdy zgarną punktówkę, tylko przez wszystkich zawodników. To znowu spowoduje na tej kanwie finansowej. To spowoduje, że jeśli tak będziemy finansować żużel, że klub będzie mógł zatrudnić w 5 miejsc w drużynie seniorskiej na przykład 7 czy 6 zawodników. Bo ten 6, 7 nawet jeśli nie wystartuje w jednym biegu w sezonie, to on wie, że zarobi. I bardzo dobrze, bo on tego jest. Ktoś mógłby powiedzieć, zadać pytanie, to za co my mu płacimy? Za to, że jest dobry. Za to, że jest na tyle dobry, że jest żużlowcem i ktoś go chce na miejsce rezerwowego. Bo jeśli gwiazda złapie kontuzję, to nikt za niego nie pojedzie. Ani kombajnista w Unii Leśnej, jak Marek Cieślak się śmieje, ani ja, ani dziennikarz, ani kibic. Tylko właśnie ten rezerwowy. A to spowoduje, że nie będziemy musieli uskuteczniać swojej lidze tych kulfonów, takich jak instytucja gościa, ZZ-ki, bo to są dwie główne rzeczy, które zniszczyły na przestrzeni dziesięcioleci angielski żużel. Nie było innego wyjścia. Musiały być ZZ-ki, musiała być instytucja gościa, bo skoro tam jest meczów 50 od marca do października i promoter zakontraktował 7 chłopa, to pomyślcie, jakie są szanse, że w ciągu tylu meczy, tylu biegów, tylu okrążeń nikt nie złapie kontuzji. Zerowe. Dwóch łapie, trzech łapie kontuzję, tak? I kogo ten menedżer ma, promotor, w połowie sezonu dać do składu? No tego rezerwowego. Punktówka, system punktówki jest najgorszym złem dla żużla. I należy to zmienić. Słyszę w ostatnich doniesieniach, że przebąkuje o tej zmianie regulacyjnej, trzymał za nią kciuki przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański. To jest na tej kanwie finansowej, jeśli chodzi o te plusy, te argumenty za. Jeszcze jest sprawa sportowa, że o kontuzjach wspomniałem, że może ktoś skoczyć w ramach w sytuacji kontuzji zawodnika, no innego po prostu zawodnika. To jest raz. Dwa. Możemy
budować strategię, w meczu zmieniać zawodników, czy z meczu na mecz dokonywać zmian w składzie. Nie ma kłótni, kto jedzie w biegu nominowanym, kto jedzie pod jakim numerem, kto jedzie z jakiego pola, kto jedzie z kim przeciwko komu. Jest większa współpraca w parkingu, w końcu ma być to sport drużynowy, w końcu sprawa bonusów. Od lat toczy się dyskusja, kłótnie, czy płacić temu, kto przyjechał na trzecim miejscu, a z tyłu nie było rywala, czy sytuacja na 3-3, czy mu płacić? Jeśli płacić, to jaki procent stawki od podstawowej, od zdobytego punktu? Czy 50, czy 30, czy może wcale? To by wszystko rozwiązało. Myślę, że w skrócie przedstawiłem te wszystkie za wprowadzenia systemu wynagradzania miesięcznego. Już w marcu i mechanicy, i zawodnicy, były głosy z teamów, utyskiwania, co teraz, że nie mają środków do życia, bo przecież ostatnie, tak, będziemy kończyć, mam tutaj swojego ściągacza czasowego, podglądacza, ściągę czasową, że ostatnie pieniądze zarabiali 7-8 miesięcy wstecz, był marzec, kwiecień, ostatnie zarobki były w sierpniu, jak funkcjonować, że brakuje na jedzenie, że trzeba kredyty zaciągać. Te wszystkie problemy rozwiąże, moim zdaniem, jestem o tym przekonany, w programie Ja Mam Zawsze Rację Grzegorz Drozd, że te problemy rozwiązałby system wynagradzania comiesięcznego. Największym głosem sprzeciwu w tej dyskusji jest opinia, że żużlowcy wtedy będą się co? Będą się obijać i nie przykładać do swoich obowiązków. Jest to absolutny nonsens, dlatego że tak, że w tym obecnym sezonie zarabiamy na życie już na kontrakt, na ten przyszły, na pewną ciągłość. I takie rzeczy mogą robić tylko ludzie nieodpowiedzialni. Na koniec wam powiem, że jaki byś system nie stworzył, jaki byś system finansowania nie stworzył, pomoc od strony sportowej, marketingowej, zawodnikowi, to wszystko nadaremne. To jest wszystko na nic, jeśli ten człowiek nie jest odpowiedzialny za swoje czyny. Powiem, często w kontekście zawodników słyszymy, a gdyby miał pomagiera, a gdy miał się kto nim opiekować. Tak to nie działa, a gdyby, nie wiem, pieniędzy mu nie dali. Zresztą moje słynne przysłowie, które wierzę, że głupi miał pieniędzy, nie będzie nigdy, jakbyśmy go nie wynagradzali. A tym bardziej, gdy damy strzał gotówki w marcu, pół miliona, niech tam robi z tym, co chce. Więc uważam, że jaki system finansowania by nie był, to nieodpowiedzialny człowiek, a zwłaszcza młody, 20-letni, 20-paroletni, to on tych pieniędzy miał nie będzie, on w sposób profesjonalny, zawodowy do swoich obowiązków nie będzie podchodził, jakiego zawodu by nie podjął. Więc uważam, że te argumenty na nie są zupełnie bezpodstawne i rodzą się chyba w głowach takich osób, które chyba jak ten przysłowiowy Dyzma, tym kontrze, jak dostał kontrakt u Kulika, to tam zaczął wyliczać, że jeśli się 3 miesiące utrzyma na stanowisku, policzmy, zaczął liczyć tu 500 tamtego, no tak jak wytrzyma pół roku, to później z odsetek będzie żył do końca życia. To tak, to ten argument jest właściwy, ale w przypadku tylko żużlowych dyzmów, a nie w przypadku ludzi odpowiedzialnych, którzy wiedzą, co robią w życiu, za co biorą odpowiedzialność, do czego dążą. Niewiele w kółko tego samego. Myślę, że wysłowiłem się i wypowiedziałem dokładnie. Cóż, już dzielą nas nie tylko miesiące, tygodnie, dni, ale godziny do PG Ekstraligi. Chciałbym powiedzieć do zobaczyska na stadionach, na stadionie, ale nie, do zobaczyska przed telewizorami na social media, Facebooka, Twittera, przynajmniej tam tworzymy tę naszą żużlową społeczność. Oby jak najszybciej, żebyśmy się spotkali na stadionie. Tego i sobie, i wam życzę. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam was serdecznie. Grzegorz Drozd, Ja Mam Zawsze Rację. Dzięki śliczne za uwagę. Cześć.